Dobry Państwu! Witamy w studiu Odetchnij w Gdyni. Moimi dzisiejszymi gośćmi są pan reżyser Jacek Bławut i aktor Mateusz Kościukiewicz. Podobno holenderskie miasteczka są bardzo piękne, ale Gdynia jest piękniejsza mówią bohaterowie Orła ostatniego patrolu. Czy to prawda? To powiedział e, Mokrski. Mokrski. A, czyli właśnie to nazwisko, które trudno wymówić że tak. Ostatni patrol Ja to mówię, ja mówię Gdynia lepsza. To ty mówisz. A, no, a, no tak. tak. Już, ja już zapomniałem jak ten film wygląda, zaraz. Faktycznie, e, Pawlicki, czyli Mokski mówi ładne miasteczko, tak. a ty tak spojrzałeś i mówisz Gdynia ładniejsza. Gdynia ładnie I faktycznie Gdynia ładniejsza, bardziej inspirująca Gdynia. dla filmowców. No, no jak nie, jak tak. Ale co na przykład tutaj inspiruje? No inspiruje miasto, które wszyscy chcą żyć, mieszkać. Miasto, które w tych wszystkich statystykach czy tam wywiadach jest miastem życia, miastem marzeń. No to jak, nie? ja też bym chciał. No to zapraszamy, miejsce na pewno się znajdzie. No ale miejsce się znajdzie za ile? No to, to, już, to już inna kwestia. Wróćmy, wróćmy, wróćmy do filmu Orzeł Ostatni Patrol, w którym pan Mateusz Kościukiewicz odgrywa rolę porucznika Andrzeja. Dlaczego właściwie ta tragiczna historia okrętu, który, którego portem macierzystym była Gdynia? Dlaczego chcemy o tej historii powiedzieć? Która, historii, która tak naprawdę bardzo działa na zmysły, bo e, to nie tylko moje wrażenie, ale też e, osób, które e, oglądały film klaustrofobiczny. Poczułam e, osobiście, jak brakuje mi powietrza, e, po prostu oblewam się potem. Dziękuję bardzo, bo właściwie to była to cała chodzi. idea, żeby powiedzieć właśnie o tym, o tym, jak tam jest. E, jak tam jest, jak tam jest ciężko, strasznie. jak tam jest strasznie. To nie, ja nie myślałem zrobienia filmu, gdzie takiego dialogowo-psychologicznego na temat tęsknot za domem czy retrospekcji, która każdy film wojenny, a zwłaszcza o okrętach podwodnych, jakby jest taką obowiązkową figurą, prawda. Jednak ta, ten język, ta, 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 ta Nazwijmy to łamanie tej, tego języka filmowego, połamanie go, polegało właśnie na tym, żeby znaleźć takie środki, które w jakiś sposób uduszą nam widza. Też poczują, że, że on już chce wyjść i, po, i łapać powietrze. No, jeżeli, tego, jeżeli tego ktoś nie czuje i szuka klasycznych rozwiązań, typu takich stereotypów, które w tych filmach właściwie funkcjonują, no to nie, nie wiem, co ogląda, prawda? No i, i musi uważać też na to, bo często się wypowiadają ludzie na temat właśnie, który by się wydawało, że się fascynują albo znają temat, wypowiadają się dosyć niefortunnie, ponieważ uczulam, że nie mówi się na okręty podwodne łodzie. Bo to dyskwalifikuje natychmiast. Wszystko dyskwalifikuje. Plotki głoszą, że y, Muzeum Marynarki Wojennej, w którego sąsiedztwie y, zresztą jesteśmy, y, też odegrało jakąś rolę w tym filmie. Czy to prawda? O sąsiedztwo marynarki. No, gdyby nie marynarka, to byśmy nie zrobili tego filmu. Tak, ale plotka na przykład o prototypie, mm, o modelu y, Orła, że. Że y, z, właśnie wypożyczyli y, ten model, żeby można było zrobić. Kto wypożyczył? No, tutaj Muzeum Marny. Myśmy im wypożyczyli. Myśmy go zbudowali. Przez rok facet zbudłubał A, ten model. No proszę. I teraz daliśmy im, żeby się podtrzymali. Aha, no widź pan No to tak, na odwrót. Na, na odwrót. No to bardzo dobrze, że o ja to zapytałam. Przynajmniej teraz, teraz mamy że to tak. Jest, to jest nasz, nasz gest w stosunku. I, no i, i, i cieszymy się, że można go zobaczyć tu w muzeum, obok. Pan Miegoń też jest szczęśliwy z tego powodu, no tylko tam podobno jest ciasno, bo my chcieliśmy, żeby cał, całego scenografia się też... Tylko nie ma gdzie miejsca, gdzie jednak ten obieg mieście? jest duży. Panie Mateuszu, co było najtrudniejsze w tej roli porucznika Andrzeja? Chyba najtrudniejsze było to, że Jacek jako wytrawny filmowiec, znawca swojej materii, pozbawił nas aktorów takich bezpieczników, które gdzieś w większości filmów, w których brałem udział, pomagały mi po prostu w realizacji i swoich zadań. Tutaj przy tym projekcie, dlatego też ten projekt jest bardzo wyjątkowy dla mnie. I ten plan filmowy już gdzieś zawsze zostanie ze mną w moich wspomnieniach, w mojej pamięci. Jako, taki, no, jako takie przeżycie, powiedzmy, ekstremalne, wyjątkowe, które zdarza się w karierze najprawdopodobniej tylko raz. Zostaliśmy zamknięci w bardzo małej przestrzeni, bardzo naturalistycznej. Serwowano nam masę różnych naturalnych bodźców, bo scenografia była na platformie zbudowana, która się poruszała. Plus do tego nasz dźwiękowiec razem z Jackiem Radegochnią, stawili nam różne udźwiękowienie i puszczali nam różne dźwięki. Na bardzo małej przestrzeni było nas bardzo wielu, więc byliśmy jakby ściśnięci jak przysłowiowe sardynki w puszce. Plus, oprócz tego, że, że wielu aktorów na tej małej przestrzeni się znajdowało. Jeszcze realizatorzy byli z nami. W, oczywiście w bardzo okrojonym zakresie, jakiś taki minimalny, minimalny zestaw ludzki, ale tak czy siak, na, na małej przestrzeni było nas bardzo wielu. No i zwykle, w filmie fabularnym aktor ma pewne zadania do zrealizowania, tak? Są pewne zadania z różnych pionów do przeprowadzenia. I masz swego rodzaju przestrzeń, żeby, żeby te zadania wykonać, a tutaj ta przestrzeń została nam zabrana. Nie można było się rozegrać, tak, nie można było jakby, nie wiem, rozprostować jakieś swoje czy zewnętrzne, czy wewnętrzne potrzeby. Wszyscy byliśmy ściśnięci. Jacek nam wszystko zabrał, po prostu wszystkie nasze przyzwyczajenia, wszystkie nasze umiejętności. I tak nas odarł, jakby z tego, z tego wszystkiego, co gdzieś tam zawsze nam pomagało przy realizacji, i byliśmy zdani jakby na siebie. I to też było niesamowite, bo dla mnie to było swego rodzaju przekroczenie. Też w mojej karierze, w mojej, że tak powiem, dorobku, nie miałem wcześniej takiej sytuacji, w której tak bezgranicznie musiałem oddać się swoim kolegom. Jednak zawsze człowiek stosuje jakiegoś rodzaju zabezpieczenia. tak? Chce się chronić przed ingerencją, szczególnie w takiej dziwnej sytuacji, w której aktorzy są umieszczani. A tutaj, jakby, jakby no, Jacek zbudował tak tą, tą całą sytuację, że w jakimś sensie skazał nas na to, żebyśmy byli zespołem. Nie było odwrotu od tego i nie było wyboru. Oczywiście to też jest bardzo piękne i heroiczne, że, że dostaliśmy takie wyjątkowe zadanie. I gdzieś też po raz pierwszy ja akurat miałem przyjemność grać z moimi kolegami, którzy są też byli moimi rówieśnikami i też no, mieliśmy pierwszy raz okazję, żeby taką dużą grupą pokoleniową się pokazać w jednym filmie. I, i, i no, to było bardzo, bardzo wyjątkowe dla mnie przeżycie. A nie obawiają się do, do obu Panów jakby pytanie, y, trochę panowie, tego, że mimo wszystko filmy wojenne, y, w ogóle historyczne odchodzą do Lamusa, i młodzi ludzie nie są zainteresowani oglądaniem tej historii na ekranie? Nie są. No bo trzeba robić takie filmy, żeby byli zainteresowani. Albo w taki sposób. W taki żeby... sposób, żeby tak. się zainteresowali. Prawda? No historię mamy wspaniałą. Nasza historia jest niezwykła. No. Przecież to jest źródło nie... no, niezwykłe. No. Tyle jest tematów w naszej historii do sfilmowania, że niewyobrażalna ilość, prawda? A powstają tak mało tych filmów. Niewiele filmów powstaje takich. Ja myślę, że, że trzeba tego ducha obudzić dlatego orzeł przypłynął do Gdyni. Właśnie. To, to liczę panie Jacku, że obudzi pan tego ducha i poznamy jeszcze dużo pięknych historii. Sam nie obudzę. No tylko z całą muszę być cudownych... nie, nie. To państwa rola, to państw, wszyscy, którzy, którzy widzą w tym piękno, w tym filmie wartość jakąś i, i, nie, i nie będą e, podcinać go. Prawda? No bo są tacy, to ma nasza cecha jakby narodowa. Pytne. Prawda? Wiemy, jaką mamy cechę narodową. Mamy, mamy, mamy taką, która tak. jest boli, bo na świecie jeździmy w różne miejsca na mamy festiwale. Nie jest tego cechą narodową, tylko patologią kulturową jest. Masz rację, masz rację. No ale to jest zupełnie co innego niż, niż mamy do czynienia na festiwalach, czy w Europie, czy na świecie. Jakaś taka. To Jakaś taka nastawienie na, do człowieka na tak, nie? I taka, Właśnie, taka ciekawość drugiej otwartość osoby, tym... otwartość. bo też się poluje. To no jest polowanie cały czas. No. Ja tylko jeszcze, jeśli mogę powiedzieć, bo ja już należę do pokolenia powiedzmy średnie, średnio, średniego, tak? Ale mam duży kontakt też z młodymi ludźmi nadal, bo też mam syna nastoletniego. Hmm. To, co myślę zniechęca młodych ludzi do, do filmów historycznych, jest jednak taka powiedzmy tempa martyrologia, jakiś taki rodzaj patosy, takiej propagandy, tak. patos. A nasz film taki nie jest. To jest jakby. Też wielki sukces Jacka, tego, że on przyszedł z takim pomysłem na film, powiedzmy, wojenny, który jakby no, nie, nie zajmuje się tematyką polityczną. Tak? Tylko nasz film opowiada o ludziach, o tym, z czym teraz też się spotykamy, tak? co nas teraz bezpośrednio doświadcza po, po, w naszym sąsiedztwie. Toczy się wojna. Umysł ludzki w trakcie takich rzeczy bardzo się zmienia i, i to, czy ktoś jest bohaterem, czy jest chórzem, to nie wynika z tego, kim był przed. Tak naprawdę to jest tak ekstremalna sytuacja, która stawia człowieka jakby na nowo. Tak? Nawet w wielu relacjach, które też czytaliśmy, ludzie jakby mówią o tym, że. W, trak w trakcie takiej sytuacji z człowieka wychodzi czysta prawda, absolutna prawda, to jakim jest człowiekiem. I często są historie ludzi, którzy może w życiu cywilnym nie byli jakimiś heroicznymi osobami, byli dość zwykli tak? I, i nie wyróżniali się z tłumu, a w sytuacji takiej nagle okazywali się wielkimi bohaterami zdolnymi do wielkich poświęceń. I z, z drugą strony jakby to samo, tak? w życiu cywilnym ktoś mógł być niesamowitą postacią, a w konfrontacji z tak y, czymś po prostu niebywale niebezpiecznym i, i czymś, co przerasta nas jako jednostkę, no, po prostu brali nogi za pas i uciekali. Więc jakby nasz film jakby jest o czymś innym kompletnie. To nie jest film, to nie jest film o polityce, to nie jest film o martynologii, tylko to jest film o ludziach i o tym, jak ludzie zderzają się z tak wrogim światem, wrogim środowiskiem, i tym, że są razem, że razem, że razem jak jesteśmy, to damy radę. I podejmują razem decyzje bardzo ważne, bo tak naprawdę jedna decyzja wpłynęła na. Życie wszystkich, którzy byli na Okręcie. Dziękuję bardzo, że znaleźli panowie dla nas czas. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moimi gośćmi byli pan e, reżyser, pan Jacek Bławód i pan e, Mateusz Kościukiewicz, aktor, a rozmawialiśmy o filmie Orzeł: Ostatni Patrol. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękuję. bardzo. Dziękujemy.